Pobudka, ziomeczki, koniec spania, zaczyna się nowy dzień, bierzemy się do pracy, ale najpierw kaweczka i słowo naszego pana. Jezus Chrystus, witam was serdecznie. Mam nadzieję, że kaweczkę wypiliście. Ja już ją kończę. Bardzo smaczna mi wyszła. Słuchajcie, myślę, że długa seria, ale bardzo krótkie filmiki. Ewangelia według świętego Łukasza, 20 rozdział, od 27 wersetu do 40. Ale nie będę czytał całego fragmentu. Jeśli zechcecie, to w domu możecie sobie przeczytać. Taki dzisiaj mamy fragment, który daje nam Kościół do rozważenia. Jedno zdanie, z którym chciałbym na chwilę was zostawić. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Dzisiejsze słowo, kochani, odkrywa przed nami niesamowitą prawdę, że nasz Bóg żyje. Że to nie jest jakaś fikcja, nie jest to wymysł Kościoła, nie jest to wymysł innych ludzi, ale On jest. Weźcie chociażby pod uwagę cuda, szczególnie te cuda eucharystyczne, które się dzieją, ciągle się dzieją i Bóg mówi: jestem, żyję, chodź do mnie. Ja chcę być w Twoim życiu. Ale słuchajcie, to co niesamowicie mnie dotknęło, to co Wam czytałem, że wszyscy bowiem dla Niego żyją. Dzisiaj Pan Bóg odsłania nam po prostu cel naszego życia. My żyjemy dla Pana. Każdy z nas żyje dla Pana. Jakie masz dzisiaj cele swojego życia, swojego dnia? Jakie masz plany? Czy wziąłeś pod uwagę to, że żyjesz dla Pana? Czy wziąłeś pod uwagę, że to wszystko, co masz dzisiaj zrobić, to ma być z miłości do Boga? No może właśnie dzisiaj złoć sobie taką intencję. Panie Boże, ofiaruję Ci wszystkie moje trudy, moją pracę, moje radości, moje rozmowy, każdą osobę, którą spotkam, wszystko, co zrobię, każdą sekundę mojego życia ofiaruję Tobie. Chcę Cię uwielbiać w tym wszystkim, bo ja zostałem stworzony przez Ciebie i dla Ciebie żyję. Tak jak, słuchajcie, ten kubek, w którym wypiłem kawę, spełnia swoje zadanie wtedy, kiedy ktoś z niego pije. Taki był zamysł tego, który ten kubek robił. Bóg stworzył Ciebie, abyś uwielbiał Boga, oddawał Mu chwałę i cześć przez dobro, miłość, przez Twoje życie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się z Panem Bogiem i wszystko, co robicie, róbcie dla Pana, bo od Niego dostaniecie nagrodę. Nie od ludzi, nie od tych, którzy mają układy i pozycje. Od Boga, który żyje. Pa!